Hej kochani, tak jak ostatnio zapraszam Was na taki zwykły haul z siaty z Rossmana, a później będę mieć jeszcze dla Was przesyłkę. Pokażę Wam po prostu przesyłkę, którą dostałam od Kreci. Także zaczynamy. Ten ostatni bardzo Wam się podobał, dlatego stwierdziłam, że dziś robię też taki haul prosto z siaty. Najpierw pieczywo takie chrupkie, jest gorąco, nie chce mi się jeść zwykłego pieczywa i stwierdziłam, że po prostu kupię sobie cienkie takie chrupiące pieczywo. Powiem Wam, że jakiś czas temu często jadłam wafle ryżowe, ale teraz jak czuję ich zapach, to już mnie mydli, po prostu przejadły mi się, więc kupiłam takie pieczywo. Dajcie znać, które jest Wasze ulubione chrupkie pieczywo. Kolejna rzecz to chusteczki i dziś użyłam po raz pierwszy i powiem Wam, że naprawdę fajnie mi się sprawdziły. Są dosyć mocno nasączone, były dość drogie, bo kosztowały około 6 zł, a mamy tu 25 sztuk, ale same chusteczki są dosyć duże i to tutaj jest taki zapach kokos mango. Naprawdę fajne. Kupiłam je, wiecie, już tak bardziej na wakacje, żeby ze sobą zabrać w podróż. I mają delikatny zapach kokosowy, co ja bardzo, bardzo lubię. No więc musicie spróbować, jeżeli też lubicie takie chusteczki. Dajcie znać, czy lubicie i same. Tutaj, jeżeli chodzi o kokos, to lecimy dalej. Mam tutaj mleko kokosowe, które używam sobie do moich puddingów chia, które po prostu ubóstwiam. Właśnie kokosowe puddingi chia. I sobie zawsze robię dzień przed, no po prostu dzień wcześniej robię sobie śniadanie, o tak? No i kupiłam w Rossmanie. Nie wiem, czy to się bardzo opłaca, czy nie, bo kosztował 6 zł, ale jest duży. Duże jest to mleczko kokosowe, więc myślę, że całkiem spoko. Chyba wychodzą mi z tego 2-3 puddingi. Dalej moje wkłady do maszynki Intuition. Zawsze używam, odkąd moja kuzynka kiedyś mnie z nimi zapoznała, to używam ich zawsze, bo co jest fajnego w tych wkładach, że mamy tu od razu jakby mydełko, ja to nazywam to tak mydełko. Mamy tu 3 wkłady z takim mydełkiem i po prostu nie musimy się namydlać od razu. Możemy się golić prosto, jakby tak z opakowania. Produkty brązujące. Stwierdziłam, że muszę się ubrązowić, bo jestem zbyt blada, a na solarium to ja nie pójdę. Także mam chusteczki brązujące. Dziś będę używać do twarzy jednej z nich, jutro drugiej albo pojutrze, zobaczymy. Twarz i szyja. A do ciała kupiłam sobie balsam, bo mam oczywiście różne samoopalacze, bardzo dobre, ale tak na co dzień, wiecie, że nie takie... No nie chcę, żeby to tak bardzo było czuć, bo jednak samoopalacze dosyć mocno, intensywnie pachną, więc wybrałam sobie taki balsam brązujący z Liren. Przyjemnie pachnie, zawsze wybieram do ciemnej karnacji, żeby mieć po prostu szybciej, mocniejszy efekt. I zwykle używam na nogi i ręce po prostu, to co mam najbardziej na wierzchu latem. Nie lubię być taka zupełnie blada, zawsze jednak troszkę tego koloru chcę mieć. Sorry, że Wam nie mówię cen, ale niestety zostawiłam rachunek w sklepie. Kolejna rzecz to jest nitka dentystyczna, ale nie wiem, czy widzicie, ona jest taka malusieńka. Tutaj mamy 10 metrów nitki i to jest nitka podróżna, po prostu taka malutka, którą można zabrać sobie w torebkę, w kosmetyczkę. I tak właśnie będę robić. Zabieram ją ze sobą. Dalej pasta, nie wiem, czy to jest coś ciekawego. Lubicie te pasty z Procurenta? One są połowę tańsze niż Colgate. Dajcie znać, czy lubicie, są duże. I zawsze kupuję wybielającą, tak z przyzwyczajenia. Szampon Garnier Fructis mam już po raz kolejny. Lubię tę wersję fresh, ale tak rzeczywiście mam wrażenie, że chłodzi. No może to jest takie moje... Mam tylko to w głowie, ale wydaje mi się, że chłodzi. Ja zawsze latem myję włosy w takiej dosyć letniej wodzie, bo jest gorąco. No i to jest do włosów przetłuszczających się. Fajny szampon, przede wszystkim dobrze myje i ładnie pachnie. Tego, co szukam w to właśnie szukam w szamponie. Także lubię te szampony. Może z mniej fascynujących rzeczy kostki, moje ulubione. Jeszcze jedna pasta, zapas robię. Tutaj coś, co wypiłam już, ale pokażę Wam, bo bardzo lubię. To jest po prostu taka woda kokosowa z kawałkami kokosa. Bardzo to lubię. Czasami można dostać aloesową z kokosem. Na upały świetnie działa. Ja kocham kokos, więc widzicie, wszystko co kokosowe. Kokos, kokos, chusteczki. Ja kupuję wszystko co kokosowe. I właśnie widziałam się teraz z Achą i Acha powiedziała to samo. Ona też wszystko co kokos. I ostatnia rzecz z Rossmana. W sumie przedostatnia, bo jeszcze mam papier toaletowy, ale papieru to Wam nie będę pokazywać. To jest Life Sense i miałam to kiedyś, zepsuło nam się, zleciało nam z dosyć dużej wysokości w łazience i nam się połamało i Darek się wkurzył i wyrzucił, ale nie poddaję się, kupiłam kolejny i nie było to drogie, bo to kosztuje tylko 22 zł i to jest jakaś nowość, nie wiem czy jeżeli chodzi o wygląd, taki pastelowy ładniejszy niż ten czarny moim zdaniem. No i oczywiście później musimy kupować te wszystkie wkłady i wymieniać baterie, ale to naprawdę działa, to po prostu co jakiś czas nam psika, ale tu trzeba włożyć baterię i to gdzieś postawić w łazience. I tu mamy ten zapach. W
faktycznie dosyć łazienkowy zapach, ale bardzo, bardzo świeży. Także wiecie, no, coś nowego do łazienki. Lecia zupełnie bez okazji przysłała nam tę paczkę, w sensie ona twierdzi, że z okazji, ale po prostu chciała nam podziękować za pomoc, ale no, moim zdaniem nie musiała tego robić, ale pokażę wam przy okazji, bo nie chcę, żeby ten haul był taki nudny. Przysłała mi kilka ciekawych rzeczy i myślę, że mogło wam się spodobać. A w zasadzie nie kilka, tylko kilkanaście, jak widzicie. Wow. Przede wszystkim dostaliśmy kartkę do łobuzów, taką thank you. Grecia napisała nam bardzo miłe rzeczy, także dziękujemy. Dalej, tak będę dosyć szybko lecieć, dostałam maseczki. Bardzo ciekawe. Kebella, nie znam tej marki, to jest oczywiście jakaś amerykańska i Ania mi tutaj pisała takie fajne komentarze. I to jest na przykład napisane, że lubisz maseczki nakładać późną nocą i to jest prawda, ja ciągle się maseczkuję. Także tu maseczka rewitalizująca na noc, którą można sobie zostawić. Druga jest, to jest maska do stóp, chyba taka nawilżająca, może sobie dziś nawet zrobię, nawet mam ochotę, to nie jest odurzająca, tylko nawilżająca. Dalej mam coś bardzo fajnego, Wake Up Under Eye Revitalizer i to jest po prostu do oczu. Ania tu mi skomentowała dla Karoliny coś do pobudzenia zamiast kawy, bardzo dobrze. I zaraz zobaczymy jak to wygląda, bo jeszcze tego nie otwierałam. O, tak to wygląda. To jest na zmęczone oczy. 24. Aha, 24 gotowe te. Czyli na 12 użyć. Świetne. To jutro rano. Kolejna maseczka. Refining z pudrem z pereł złuszczająca. Dla Karoliny coś do testów. Ekstra. Już czuję właśnie, czuję tutaj w opakowaniu, że jest taka, że ma tam grudki. Kolejna rzecz, to jest bardzo ciekawa. To jest balsam do ust i wygląda trochę tak kosmicznie. I tu jest napisane dla Karoliny ciekawe, czy lepszy niż iOS. I sprawdzimy to. Zresztą chętnie go teraz otworzę. Dosyć zabawne opakowanie. Okej, tak się zdejmuje. Pachnie miętą. No, zobaczę. Jeżeli się sprawdzi, to wam dam znać, ale śmiesznie się go otwiera. Wygląda jak jakaś część, nie wiem, od roweru. Jakaś zatyczka śmieszna. Kolejne dwie rzeczy to literki. Ania nam kupiła podświetlane literki, takie LEDami. K i D. I Darek się strasznie ucieszył. To są literki oczywiście do zawieszenia i wkłada się tu baterie i one będą tutaj świecić. A szukamy takich, ale w sensie takiej D, DG szukamy ogólnie, takich bardzo, bardzo dużych. Te są dosyć małe, bo są, zobaczcie, wielkości dłoni. Także szukamy takich naprawdę dużych, Darek chce mieć do swojego biura. Ale dziękujemy za te i te na pewno sobie też powiesimy. Darek dostał kilka rzeczy do kuchni. To akurat mieliśmy, ale przyda nam się... Może zabierzemy do biura. To jest do ananasów, do wykrawania ananasów. Dostaliśmy też coś do smażenia jajek. Krówkę i świnkę. Takie coś na patelnię, albo może na pancake'i, albo właśnie na jajka i mamy kształty. Zawsze fajnie, że się przyda do kuchni. Dostaliśmy też takiego kotka. To jest ogólnie na herbatę. Wieszamy sobie to na kubku. Kotek sobie tu siedzi. To jest mega, mega słodkie. Strasznie mi się to spodobało. Takie mega oleśkowe. I Darek dostał jeszcze wykrawarkę do truskawek. Był już test na jego kanale, jeżeli właśnie chodzi o truskawki, możecie zobaczyć, ale tamto urządzenie jest troszeczkę jednak inne, więc powiedział, że to będzie jeszcze testował, bo to jest rzeczywiście inne, to są takie szczypce, a tamto wyglądały jak takie łapki, chwytaki. Kolejna rzecz to puder ze Smashboxa, który sama sobie zamówiłam do Kreci, bo u nas go nie ma, znalazłam jakiś na eBayu i właśnie jedna sztuka. Bardzo lubiłam ten puder żółty, wiecie, kocham pudry żółte. Jest bardzo drobno zmielony, nazywa się Hello Yellow. Ale ostatnio pytałam wizażystę, tego głównego wizażystę marki Smashbox Willa, czy będzie kontynuowany. Powiedział, że nie jest w stanie teraz powiedzieć, póki co tego pudru nie ma. Szkoda, bo to był mój ulubiony puder i jako jedyny ma dobre opakowanie, jeżeli chodzi o wysypywanie. Tutaj nam się nic nie sypie, bo tam się fajnie tak przekręca w środku, więc na pewno to opakowanie sobie zostawię na inne pudry, ale cieszę się z niego. Dostałam też dwie pomadki i tutaj jedna jest Katie Cat Matte się nazywa, Katie Perry dla CoverGirl, a druga nazywa się Oh Sugar i to jest w kolorze Candy. I jak widzicie, jest dosyć ciemna. A nie, tak się ciemna tylko wydawała tutaj, jak wyjęłam, ale nie jest ciemna. A druga? Katy Perry. Jaka ładna. Połyskująca. Także dwie pomadeczki, dziękuję bardzo. I jeszcze jedna fajna rzecz do testów, o którą Krecie poprosiłam, to jest tint do brwi i nagram wam test na żywo, może nawet jutro go nagram. Tint do brwi, Krecia robiła tego test. Bardzo chciałam tego spróbować, chciałam to nagrać z siostrą, niestety nie dostałyśmy tego w Szkocji.
Ale zobaczcie, jak to wygląda. To jest taki tint, który nakładamy i barwi brwi na dłuższy czas. Przyda mi się teraz przed wyjazdem właśnie. I ostatnia rzecz od Kreci to jest t-shirt taki bardzo fajny z Converse'a. Bardzo mięciutki i miły. Z bucikiem z Converse'em. Bardzo w moim stylu, ja lubię szare bawełniane t-shirty, często noszę. Także dziękuję bardzo. Kochani, to już tyle w dzisiejszym haulu. Mam nadzieję, że Wam się podobało zarówno rzeczy z Rossmana, jak i rzeczy od Kreci. Podlinkuję Wam kanał Kreci na dole. No i zostawcie kciuki, jeżeli lubicie haule prosto z torby, zakupy prosto z torby. A ja uciekam, kochani, pewnie nałożę sobie maseczkę. Także zostawcie kciukaska i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa! S'installer